Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za obecność. Jesteśmy w gronie bardzo doborowym i poproszę o chwilę cierpliwości, aż profesor Kosiński będzie ze mną i pokieruje tym spotkaniem. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Jak widzę, pan Ludwik Flaszen już Państwa przywitał w tej chwili mojej nieobecności. Ja jeszcze raz Państwa serdecznie witam w Instytucie Teatralnym, a przede wszystkim witam naszego specjalnego i rzadkiego gościa, pana Ludwika Flaszena. Spotykamy się dzisiaj pod pretekstem, ale z okazji wydania tej książki, która, jak Państwo już ją macie w ręku, jest rozmiarów księgi. Jest to dzieło wielu lat pracy, nie tylko dlatego, że powstawało przez wiele lat, że była dość długo ta książka pisana. Być może niektórzy z Państwa mieli w ręku wersję angielską, wydaną w 2009 roku pod redakcją Paula Allena. Jest też wersja włoska, wydana w tym roku. Jeżeli ktoś z Państwa czytał wersję angielską, tak jak ja z tego czasu, to nie czytał tej książki jeszcze. Ona tak naprawdę swój pełny kształt uzyskuje w tym momencie jako książka napisana po polsku, w języku, który autor włada najlepiej i którego jest mistrzem. Trzeba od razu powiedzieć, bo na spotkaniu przedwczoraj we Wrocławiu popełniłem fatalną gafę i tego nie powiedziałem, a powiedzieć to muszę, że to jest też dzieło, które bardzo wiele zawdzięcza Monice Bligę, wytrwałej niezwykle redaktorce tej książki. Jak Państwo widzicie, jeżeli już ją macie w ręku, jest to książka niezwykle pięknie wydana w takich fioletach godnych eminencji. W tekście padają dwa sformułowania, które mogą, można potraktować jako taką autorską wskazówkę, czym ta książka może być. Jak Państwo doskonale wiecie, pan Ludwik Flaszen jest autorem kiedyś słynnego tekstu pod tytułem Księga, ale też w tej książce pada takie ironiczne sformułowanie, że być może taka książka jest czymś na kształt płyty nagrobnej. Ja myślę, że ani jedno, ani drugie. Dla wszystkich tych, którzy interesują się drogą, wspólną drogą Ludwika Flaszena i Jerzego Gotowskiego, to jest książka, która tak naprawdę jest księgą tajemną, księgą, która zdradza wiele tajemnic. Wiele tajemnic też podpowiada, bo niektóre, powiedzmy, sekrety są wypowiedziane wprost, niektóre są zasugerowane. Wszyscy grotołazi będą tę książkę musieli, obawiam się, traktować jako lekturę podstawową i będą musieli ją cytować wielokrotnie. Dlatego, że oprócz tych tajemnic, opowieści, anegdot, wielostronnego portretu nie tylko Jerzego Gotowskiego, ale jego kompanii, czy też gangu, jak on sam mówił, jest tu wiele inspiracji dla przyszłych badaczy, dla przyszłych interpretatorów, wiele wskazówek, podpowiedzi, sygnałów, które, jak mi się wydaje, mogą być dalej rozwijane i mam nadzieję, że dalej rozwijane będą. Długo czekaliśmy, ale warto było czekać. I teraz już oddaję głos bohaterowi. I czy ten fragment, o którym mówiliśmy, będzie pan teraz próbował czytać? Tak, ja jestem nieco zażenowany i ogarnia mnie rodzaj nieśmiałości. Bo jest to trochę prezentacja mojego dzieła, prawda? Więc niejako jest tu wiele niebezpieczeństw. Przede wszystkim, że to jest komercjalne, że tutaj robimy tak zwaną promocję dzieła. Promocja dzieła, a ja jestem wstydliwy. Poza tym, że jestem, że siłą rzeczy
to budzi we mnie jakieś odruchy starczego narcyzmu, czy narcyzmu, nie wiem jak się mówi. Muszę się chwalić. Tutaj pokazuję, proszę, tutaj dzieło, do tego dzieło życia całego. Ja tutaj jeszcze Państwu pokażę wydanie włoskie, które wyszło z inicjatywy Uniwersytetu Turyńskiego. I to dzieło zadecydowało o tym, że ja, ono zadecydowało, że ja ponad tydzień temu dostałem doktorat honoris causa Uniwersytetu. I znów mi pan uprzedził, bo ja to chciałem powiedzieć. Muszę się pochwalić. Dziękuję za brawko. To jest dla mnie bardzo istotna rzecz, to bardzo też interesujące, że to właśnie Turyn i że Włochy. Nie będę tutaj mówił o Krakowie czy Warszawie, czy nawet Wrocławiu. To może wydać się dziwne, przy czym otrzymałem to jako ważna postać w historii teatru wieku XIX, tak to jest w werdykcie sformułowane, to nie ja, to oni. I za współpracę teoretyczną i praktyczną z Jerzym Grotowskim. Czyli ja myślę, że zaraz, ale najpierw chciałem podziękować za to zaproszenie tutaj. Ponieważ jest to instytucja bardzo ważna, a jej świętym patronem jest profesor Raszewski, któremu my z Grotowskim sporo zawdzięczamy i całej ekipie Pamiętnika Teatralnego, profesorowi Korzeniewskiemu. Czuję się troszkę w duchu, trochę jak pan Jowialski. Jak znacie tą historię, to ją wam opowiem. Nie wiem, czy ona jest, czy ona już zapomniana, bo czas płynie, mamy wiek nowy i świetlaną przyszłość. Nie tak jak my żyliśmy pod uciskiem. Szukaliśmy światła, otwarcia, wolności, a teraz jest wolność i musicie się zastanowić, co z nią zrobić. Myśmy szukali tego, czego, co robić z niewolą po prostu. I jednym z naszych podstawowych pytań było, jak być wolnym w stanie zniewolenia. To był jeden z motywów naszej pracy z Grotowskim. Zaraz, ale ja mam umysł skojarzeniowy, ja nieuczony jestem, nie mam umysłu logicznego, tylko to mi się tak kojarzy, jak to tam płynie. Więc chciałem podziękować za miejsce tutaj, że znaleziono tą chwilkę dla mnie w tym szacownym instytucie. Chciałem przypomnieć, że jej patron, tutaj się już powtarzam, ale trzeba powtórzyć, należał do tych, dzięki którym w trudnych chwilach
zwłaszcza w roku 63-64 w Opolu, kiedy miejscowe władze nie wiedziały, co z nami robić i ministerstwo nie wiedziało, co z nami robić, bo jakiś taki dziwny tutaj twór, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego w tym miejscu. Otóż powołana była komisja, bodajże profesor Korzeniewski był jej przewodniczącym. Komisja ministerialna, tam był też profesor Raszewski, był Konstanty Puzyna, był pan Timoszewicz, ekipa Pamiętnika Teatralnego i oni wystawili odpowiednią opinię i dzięki temu ocaleliśmy i zostaliśmy przeniesieni do Wrocławia, miasta otwartego. Ogarnia mnie pewne zdziwienie. To jest jedno z moich takich pytań tutaj na starość, na odchodnym sobie zadaję takie pytanie straszliwe. Jak to się dzieje, że szczególny rodzaj zniewolenia, tak jak PRL, jakieś takie zniewolenie dziurawe, sprzyja aktowi twórczemu? Szczególnie w teatrze, w filmie, nie będę tutaj w poezji. Przecież był to wielki okres, myśmy tego wtedy nie wiedzieli, bośmy także cierpieli pod uciskiem, prawda? Że rodzą się tutaj tak ważne, tak istotne rzeczy i że ten nasz teatr laboratorium i Grotowski wejdzie do wielkiej historii teatru światowego. A ja tutaj do tego przyłatany, tak używam słowa gombrowiczowskiego. No i te wszystkie wajdy, wielka muzyka, bardzo to jest interesujące. Oczywiście były pieniądze na kulturę, bo w socjalizmie kultura ma być wielka. Bo to jest honor socjalizmu. Była taka tradycja, że socjalizm to kultura i tak dalej, i tak dalej. Rzecz skomplikowana. W każdym razie zadaję sobie to pytanie, jak to się stało, że w warunkach bardzo ograniczonej wolności powstawały wielkie dzieła i budziły się wielkie twórcze talenty. Wiele by na ten temat można powiedzieć. Tutaj w tej książce są teksty, które o tym mówią, że paradoksalnie, abstrahując od pieniędzy, kontrolowano nas, bano się nas, szanowano nas. Bo kultura to wielka rzecz, ale przede wszystkim bano się kultury. Byliśmy niebezpieczni dla reżimu. Także w sumie nie byliśmy byle kim, tylko przynajmniej jakimiś osobliwymi tworami,
z którymi coś tutaj trzeba zrobić. Więc ja myślę, że paradoksalnie to osobliwe zniewolenie było, niosło pewien szacunek dla wartości, także przez odwrotność. Byliśmy mocno umotywowani, mocno. Duch dziejów przez nas przemawiał. To nie były dzieła indywidualne, że tak powiem, ale byliśmy jakimś medium ducha historii Polski. Chciałbym też dodać tutaj taką rzecz, która nie całkiem jest znana, aczkolwiek z naszej winy także. Że teatr nasz, Teatr Grotowskiego, był teatrem politycznym. O tym nie mówiliśmy. Mówiliśmy odwrotnie. To są takie historie dzisiaj trudno zrozumiałe. Na przykład wtedy reżim domagał się sztuki politycznej, że sztuka jest polityczna. A my wtedy mówimy, a nie, to nie sztuka, sztuka nie jest polityczna, sztuka jest, ma pewnego rodzaju autonomię i pewnego rodzaju misję specjalną. W spektaklach Grotowskiego jest i naszego zespołu, jest wiele elementów po prostu politycznych. Myśmy o tym nie mówili, mówiliśmy apolityczne, to znaczy to było, mówić apolityczne, to dawało poczucie, jakby tu powiedzieć, możliwość przeżycia. Był problem języka, jakiego się używa z władzami, z wszechwładnym mecenasem. To było bardzo istotne. Bardzo istotne było powiedzieć, że my niepolityczni, że my właściwie nie niebezpieczni, że my niesiemy jakieś przesłanie, podczas gdy w spektaklach było, no, Książę Niezłomny, to przecież chyba jasne jest. Co to jest Książę Niezłomny w Polsce? Kordian, chyba jasne jest. Co jest Kordian w Polsce? Dziady, chyba jasne jest, co jest Kordian w Polsce. Hamlet, według Wyspiańskiego, chyba jasne jest, bo Hamlet według Wyspiańskiego to jest to, co jest, Hamlet to jest to, co jest w Polsce do myślenia. Ja cytuję tutaj Wyspiańskiego. Chciałem powiedzieć, podkreślić ten element. Że była to, tak to było formułowane, poszerzenie strefy wolności. Tak to Grotowski potem formułował. Poszerzenie strefy wolności w tym reżimie. Była to też odpowiedź jednostek, które chciały się czuć wolne, które nie chciały się minąć ze swoim powołaniem, które pragnęły w danych warunkach
dać swoje maksimum, zrealizować się, spełnić się. I wydaje mi się, że Grotowskiemu kantorowi i wielu innym w Polsce, Swinarskiemu, w Polsce komunistycznej, to się udało. Wymagało to także pewnego rodzaju umiejętności makiawelskich, umiejętności posługiwania się językiem i tak, żeby nie zostać zlikwidowanym. Także chciałem podkreślić, że Grotowski naprawdę twórczy. Był ten, który owszem prowadził badania aktorskie w dziedzinie aktorstwa, ćwiczenia, budowaliśmy teorię, zawodostwo, ale tak naprawdę chodziło w tym tak, również o zawodostwo. Ale ja tutaj mam pewnego rodzaju, jak tak komponowałem tą książkę, mam pewnego rodzaju laboratorium, na przykład formuła laboratorium. Formuła laboratorium to było laboratorium, ale jednocześnie była to tarcza ochronna, że my tutaj nie uprawiamy żadnej produkcji, nie wchodzimy do wielkich teatrów, na szerokie wody, tylko my tutaj skromnie pracujemy na marginesie, nad zagadnieniami zawodu aktorskiego. Nad zagadnieniami czysto teatralnymi. Chciałem to podkreślić, ponieważ nie jest to fakt dostatecznie znany. Jest tutaj taki tekst, który się nazywa O duchu zabaw w tej książce, który polecam. O duchu zabaw w PRL, który mówi o elementach politycznych we wszystkich spektaklach Grotowskiego. Tyle, że była to polityczność, jakby tu powiedzieć, metapolityka. Trudno mi to w tej chwili wyjaśnić. W każdym razie, że no Grotowski to mówił tutaj o poszukiwaniach duchowych i tak dalej. A jeśli mogę, bo jest w tej książce też tekst, Państwo zobaczycie, bo tutaj mały lewiatan, który tak naprawdę pokazuje, na czym polegała ta gra, ale chciałem zapytać o inną rzecz. Czy nie ma Pan wrażenia, że ta gra w pewnym sensie okazała się obosieczna, bo jeżeli mówi się o Teatrze Grotowskiego, jeżeli on odniósł sukces, jeżeli jest na świecie znany, to nie dlatego, że był polityczny, tylko dlatego, że rozwinął metodę aktorską i jest znany w pewnych kręgach, przynajmniej słyszany, ze słyszenia jest znany jako taki teatr metafizyczny, a nie polityczny. Ma pan słuszność. Co więcej, mówić wtedy na Zachodzie, że jest to teatr antykomunistyczny, szczególnie we Francji, że jest to teatr antykomunistyczny, antyreżimowy,
przeciwko postępowi, w ogóle antypostępowy. To nie było, to jest paradoks. Nie było to szczególnie, jakby tu powiedzieć, nie byłoby to szczególnie dobrze widziane. Były takie próby we Francji, to Humanité bodajże, to komuniści, że to jest reakcyjny teatr, że to jest obskurancki teatr. Oczywiście wiadomo, Polacy obskuranci, to, że to jest teatr katolicki w gruncie rzeczy. Podobnie była wielka awantura w Teheranie. Teatr sakrum. I teraz tak, jeżeli spojrzeć na to z pewnej perspektywy, tutaj jest w tej książce taki tekst, który ja nazwałem sobie skerco psychoanalityczne. Skerco psychoanalityczne. To jest jak rodzaj psychoanalizy mistrza Grotowskiego dokonanej przeze mnie, że jego imaginarium najintymniejsze, to najgłębsze, to płynące z podświadomości, nie wiem, żeby uczenie powiedzieć, że to te archetypy, prawda. Imaginarium Grotowskiego było katolickie w gruncie rzeczy. Jezus jako główna postać w gruncie rzeczy we wszystkich. Znaczy, to były wszystkie, zaczęło się to od dziadów w gruncie rzeczy. A nie od Mysterium Buffo już? Od Mysterium Buffo? Od Mysterium Buffo? Tak, ale to się zaczęło właściwie od samego początku, bo był tutaj problem outsidera tak zwanego. Wtedy to był taki problem, jakby tu powiedzieć. Po 56 roku myśmy wszyscy chcieli być outsiderami. Było to poszukiwanie w danych warunkach niezależności, jak tworzyć sztukę, nie będąc, nie głosząc idei kolektywnych, bo tutaj była w gruncie rzeczy w tym także, ja tutaj tak haftuję, w gruncie rzeczy młodopolska idea, czy idąca z symbolizmu, a w Polsce z młodej Polski, że sztuka jest niezależna od życia kolektywnego. To zaczęło się w Polsce zaczęło się to w młodej Polsce, prawda? Sztuka dla sztuki. I że sztuka miała swój, że sztuka i metafizyka to jedno. I że sztuka jest niezależna, że sztuka jest ekspresją wyjątkowej ludzkiej jednostki. Czyli było w tym coś także młodopolskiego. Jest taka rozmowa moja z Leszkiem Kolankiewiczem, która była publikowana w Didaskaliach już ładnych parę lat temu, gdzie ja mówię, że my nie z romantyzmu, tylko z młodej Polski. Dlaczego? No wyjaśniłem to dlaczego, bo to problem niezależności sztuki od ruchów, idei kolektywnych.
I jak się do tego ma polityczność? Proszę? Jak się do tego ma polityczność? No to tutaj to jest, jakby tu powiedzieć, problem wolności jednostki. Problem wolności jednostki. Teraz, w systemie totalitarnym, tak by to można określić, że Grotowski i my odpowiadaliśmy na pytanie, jak być niezależnym w niewoli. Jak być wolnym we więzieniu. To są takie paradoksy, ale tak to myślę, że w tym coś jest. Jak się kiedy się jest na warunkach absolutnej wolności, właściwie nie wie się, co to jest wolność. Ale wróćmy do tego imaginarium katolickiego, bo przerwałem panu w tym momencie, jak pan mówił o Chrystusie. I proszę? Do katolicyzmu wróćmy, jeśli pan pozwoli. Do katolicyzmu i tego imaginarium katolickiego grotowskiego. Tak, więc imaginarium katolickie, tak jest. Dziękuję bardzo. Problem Jezusa, ten outsider, przekształcił się wyraźnie w postać chrystopodobną. W jezusopodobną, we wszystkich spektaklach Grotowskiego. W rezultacie tekst, no, Apocalipsis cum figuris z Ewangeliami, prawda, wprost. Syn. Jezus jest to Syn Boży. Prawda? Albo Syn Człowieczy. Jest w światopoglądzie Grotowskiego element żeński bardzo silny, świętej matki, element matki. Ja o tym bardzo dawno temu wiedziałem i tutaj są w tych tekstach są ślady tej świadomości. Ja to kiedyś Grotowskiemu rozmawiałem z nim. On się bardzo, rozmawiałem w latach 70., bo sobie zdałem z tego sprawę. On mówił o siakci, prawda, element żeński w hinduizmie. Potem mówił o Szekina. Obecność Boża, element żeński w myśli judaistycznej, w mistyce judaistycznej. Przecież jest to po prostu Najświętsza Maria Panna. To są pseudonimy na określenie tego, co szczególnie w polskim katolicyzmie jest istotne, to znaczy maryjność. Ja, tutaj Grotowski na pewno się zżyma gdzieś tam, jeżeli mnie słyszy. Bo on był bluźnierca, wszystko co państwo chcą, potworny, ale imaginarium jego było katolickie. A ojciec? Tak. Czy od ojca jest ucieczka? On chciał być synem, zresztą widać na zdjęciach, że on sam nawet tak się stylizował, że on jest synem, on jest syn matki, on nie jest ojciec. W okresie parateatralnym, że są bracia i on jest jakby, on nie jest ojcem, tutaj są bracia, prawda, i on jest synem, bratem, ale to jeden z takich paradoksów,
że przed ojcem nie ma w ogóle ucieczki, że tak powiem, po gombrowiczowsku. Grotowski chciał uciec przed losem, a wszystko toczyło się to w procesach analitycznych, bardzo głębokich, w pracy twórczej, w pracy nad sobą. Że on chciał, zmagał się z ojcem w sobie, zmagał się, a także szukał, jak uniknąć edypowego zabójstwa. To znaczy, inaczej mówiąc, jak nie będąc zamordowanym przez swoich uczniów, jako ojciec, jako szef plemienia. Dlatego unikał Freuda na przykład, bo Freud to ojciec. Wolał Junga, bo w Jungu jest element żeński bardzo, bardzo, bardzo silnie podkreślony. Co może być dziwne, ponieważ był to protestant. No więc... Zapytam, a myśli pan, że mu się udało uciec przed byciem ojcem mordowanym przez swoich synów? Ja myślę, że mu się nie udało uciec przed ojcem. Uciekał także, ja o tym mówiłem, tutaj są fragmenty takie, był u nas taki badacz francuski z Bordeaux. Ja mu udzieliłem obszernego wywiadu. I tam jest o tym mowa. Ja myślałem, że wtedy, że przed ojcem jest ucieczka. Ja polemizowałem z tym Francuzem, że przed ojcem jest ucieczka, ponieważ żyliśmy bardzo głęboko w utopii parateatralnej. Ale okazuje się, że przed ojcem nie ma ucieczki. Próbował Grotowski kreacji patriarchy. Potem mówi, że jest przodkiem. Jest przodkiem, antenatem gdzieś tam, praprzodkiem, że jest patriarchą. Czyli jest dziadkiem poniekąd. To jest wygodna pozycja, ponieważ w warunkach gry edypowej, ponieważ dziadków się nie morduje, wnuki nie mordują, młodzi nie mordują dziadków, mordują rodziców. No, także to ja myślę, że to taki żywy proces i pracując nad z Grotowskim i pracując nad tym dziełem, sięgając myślą wstecz, tak sobie stawiałem pytania zadawane samej sobie, to taki był tomik Wisławy Szymborskiej. Kiedyś. Ale jeśli mogę, bo pytanie o ojca, pytanie o powiedzmy, dzieci czy kontynuatorów, to jest też pytanie o przyszłość tej tradycji. Tak, więc powinienem był właściwie na głos odczytać ten fragment, ten tekst. Ale to państwo sobie przeczytają. To bardzo subtelna sprawa, bo dotyczy to psychoanalizy, a ja nie jestem psychoanalityk zawodowy, tylko psychoanalityk uzurpator. Jako krytyk
literacki i teatralny. Byłem zafascynowany psychoanalizą egzystencjalną Sartra. Więc cały ten proces właściwie nie ustaje. Proces nigdy w gruncie rzeczy nie zakończony. Bo jeżeli weźmiemy, były bunty w zespole, prawda? Bunty w zespole. Ja zapamiętałem kiedyś, to bardzo istotne, Grotowski mi powiedział tak, bo rozmawialiśmy na ten temat i ja pracowałem z nim jako taki, jakby tu powiedzieć, krytyk psychoanalityk. Dotyczyło to bardzo intymnych motywów i on zresztą o tym na starość napisał. Szukałem z nim tego, czego on chce naprawdę. Szukałem z nim tego, czego on chce naprawdę. To nie jest tak łatwo odkryć artyście samemu, czego on chce naprawdę. To znaczy, gdzie on dochodzi do jakichś istotnych źródeł swojej twórczości. Powiedział mi tak: ja nie mam ojca, tak powiedział. Ja jestem swoim własnym ojcem. Proszę zwrócić uwagę na tą formułę. Jest to niesamowite po prostu. Bardzo odkrywcze. Wtedy jeszcze w teorii psychoanalitycznej, kiedy toczyliśmy tą rozmowę, nie było jeszcze, bo potem pojawił się motyw, ojciec samorodny, samorództwo ojca. Znaczy ojciec, który się sam zrobił ojcem, który się sam zrodził, nie syn. Trudne to do wyjaśnienia. W każdym razie odpowiada to woli mocy wielkiego artysty. Bo Grotowski był człowiekiem niebywałej woli mocy. Ja po prostu byłem zdumiony, jak tak można to, co Nietzsche nazywa wolą mocy. Co jest cechą wielkich artystów. To samo mamy u Cantora. Tak, trochę inaczej. Trochę inaczej, bo Cantor miał się za geniusza teatru, a Grotowski miał się za geniusza wszechnauk. Także geniusz artysta, a tu geniusz wszystkiego, mędrzec, a sztuka jest tylko jednym z narzędzi, których geniusz się realizuje. On tutaj, to ja mówię w takim grubym uproszczeniu, ale ex post, bo wprost tak mówić się nie dało. Rozmawialiśmy tak. Ja mu nawet kiedyś powiedziałem, bo raziła mnie jego pycha.
sobie tak myślałem, co on tu taki wielki się robi. I to przy mnie. To ja mu powiedziałem. To ja mu powiedziałem tak. W rubryce zawód ty właściwie powinieneś napisać geniusz. Zawód. Jerzy Grotowski, zawód geniusz. Także, a tacy geniusze to niełatwe, to nie jest to łatwa z nimi sprawa, bo oni pożerają, są to straszni pożeracze innych. I tutaj ja muszę powiedzieć o sobie. Że właściwie nie wiadomo, kim ja byłem przy Grotowskim. Właśnie nie bardzo wiadomo, jaki jest mój wkład w to dzieło. Kto ja jestem? Czy literat? Czy jakiś doradca tam od tekstów, czy archiw jakiś tam, który książki pożycza i poleca mistrzowi. No i szef działu, jednoosobowego działu Public Relations. Tak. Komentator, interpretator, podpowiadacz, komentator, instruktor. Tak, komentator. Otóż że chciałem powiedzieć tutaj na odchodnym, że pewne rzeczy z kanonu Grotowskiego, pewne formuły, ale także teren, którego te formuły dotyczyły, pojawiły się w Grotowskiemu we współpracy ze mną. Teatr Ubogich na przykład. Przepraszam, czy Państwo chcą już się włączyć? Bardzo proszę. Już są pytania. Przepraszam, Panie Ludwiku. Więc słyszałem takie określenie, że Grotowski miał być aktorem, był reżyserem, a właściwie zachowywał się, czy myślał jak filozof całe życie. I to Pan potwierdza. Teraz odnośnie tego, że był jak ojciec. On chyba nie miał ojca. Ojciec jego zginął i on nie był synem, od razu był ojcem. Także może nawet to postępowanie. A druga sprawa, jego stypendium w Związku Radzieckim. Czy to były lata 50. czy 60. Ale mimo wszystko to jeszcze był jednak ten Związek Radziecki Socrealizm zamknięty. I to dlatego, że on tamten widział, tą wolność w więzieniu. Czy on byłby taki sam, jakby tylko w Polsce był, czy jakby był na Zachodzie, czy on by miał te same myśli? Czy to właśnie po pobyt w Związku Radzieckim, widząc to życie, tą rolę inteligencji w tamtym czasie, to jego tak ustawiło, że on właśnie, jak pan mówi, był niby uznany na Zachodzie jako ten klerykał, który był przeciwny zawsze religii, raczej był lewicowy, ale bezpośrednio się z tym komunizmem radzieckim nie stykał, to zawsze oni byli w pewnym stopniu, mieli sympatię do Związku Radzieckiego. Szczególnie intelektualiści, i włoscy, i francuscy szczególnie. A mówiąc tutaj o rewolucji francuskiej, burżuazyjnej, która też była niby antyarystokratyczna, ale chyba więcej zlikwidowała księży niż arystokratów. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, po tym jak się oni wymordowali w ciągu, ci Jakobini w ciągu kilku lat i przyszedł Napoleon, no to co? Żeni się z Harburzanką i wprowadza, nazywa się cesarzem i wprowadza to... Pytania. Może tak. Pozwólmy odpowiedzieć przynajmniej na jedno, panu Ludwikowi. Chodzi mi o to, czy właśnie los Grotowskiego, że się wychowywał w Polsce i potem był w Związku Radzieckim, to był wynik tego, jaki on był. Ja sprostuję, że to były lata 50., 54., 55.
Związek Radziecki, ojciec Grotowskiego zmarł w 68. Proszę? Nie. Ojciec Grotowskiego wyjechał po wybuchu II wojny światowej. Wyjechał na emigrację i zmarł na emigracji w Paragwaju w 68 roku. Nie. Ja tylko tak pół żartem, pół serio zadał pan pytanie, kim byłem dla Grotowskiego. Może właśnie taką inspirującą muzą, która wydobywała z niego te największe talenty. Proszę tutaj, dobrze. Razu teraz zdradzimy tajemnicę, pan Ludwik troszkę ma problem ze słuchem. Pytanie jest, czy pan nie był muzą dla Grotowskiego? Proszę? Czy pan przypadku nie był muzą dla Grotowskiego? Nie byłem muzą. Byli inni. Ja niestety nie. Niestety nie. Ja rozumiem, że chodzi tu chyba o gejostwo, tak? Nie. Aha, nie, to w porządku. To w porządku. Nie, proszę, bo pojechali z tego. Po prostu ten element w Grotowskim istniał, był, ale jakby tu powiedzieć, nigdy nie realizowany. Nigdy nie zrealizowany. Ale pytanie, jeszcze proszę, wrócę do pytania, które pan postawił, bo tam pytań było dużo i spróbuję to trochę uporządkować, dobrze? Bo pytanie pierwsze było następujące. Na ile realna nieobecność ojca wpłynęła na tą chęć zrodzenia samego siebie? Prawdopodobnie. Ja o tym tutaj mówię. A drugie pytanie... Prawdopodobnie, ale mało tego, piszę tutaj, bo są elementy wspomnień w tych moich tutaj tekstach, że było zdumiewające, jak on mocno przeżył śmierć ojca. Kiedy doszła wiadomość o śmierci jego ojca w Paragwaju. Bardzo mocno to przeżył. Byłem zdumiony. Czyli borykał się z ojcem w sobie. A także rzutował to zagadnienie synostwa, ojcostwa na innych. Pod koniec życia chciał być patriarchą, czyli jakby przodkiem siebie samego. To są takie paradoksy, ale psychoanalitycznie jest to całkowicie zrozumiałe. Pytanie drugie dotyczyło pobytu w Związku Radzieckim. Na ile pobyt w Związku Radzieckim Grotowskiego nauczył go funkcjonowania w systemie komunistycznym? Na ile go jakby uodpornił na pokusy? A to jest też przecież pańskie doświadczenie. I to głębsze o wiele niż doświadczenie Grotowskiego. Tak, no tutaj jego, muszę powiedzieć, że tak jak pamiętam, Grotowski panicznie bał się Sowietów. Panicznie. Może to być, ale panicznie, dosłownie. Zaraz, chwileczkę, może... Sowiety stanowiły, czy Związek Radziecki, to był demon dziejów dla nas. Wydawało się, że to jest wieczne i że świat w tą stronę pójdzie. Nie jest wykluczone, że wydawało się, że nie pójdzie, ale nigdy nie wiadomo, bo mamy ciekawe zjawiska. Prawda? Demon dziejów. Lękał się przeraźliwie, okropnie. Jak byli Rosjanie u nas, ja pamiętam, było specjalne pogotowie,
specjalne pogotowie, że tak powiem, w firmie było, żeby bardzo uważać, nie gadać. Ale jak pan słusznie zauważył w międzyczasie, jednocześnie Grotowski do Moskwy pojechał. Tak, w rezultacie pojechał do Moskwy, ale ogromnie uważał. To znaczy to jak u nas bywali Rosjanie, to tak samo pamiętam go. Widzieliśmy się w Kanadzie w okresie Solidarności. Bał się przeraźliwie. Znaczy, ja myślę, że to był element bardzo mocny i ja bym powiedział, że tradycyjnie polski w nim. Tradycyjnie polski. Ale jednocześnie była silna fascynacja kulturą rosyjską. Proszę? Ale jednocześnie była bardzo silna fascynacja kulturą rosyjską. A no oczywiście. Oczywiście fascynacja kulturą rosyjską, którą ja znam dość dobrze, bo ja jestem niejako wychowankiem szkół radzieckich. Moim drugim językiem jest język rosyjski. A bywało tak, że ponieważ byliśmy wywiezieni po prostu do Sowietów i tam spędziliśmy prawie 6 lat. Fascynacja kulturą rosyjską, fascynacja Dostojewskim. Wielki szacunek dla kultury rosyjskiej, ogromny szacunek dla kultury rosyjskiej. Także dlatego, że, a może przede wszystkim dlatego, że wielcy mężowie tej kultury, wielcy pisarze, a z Dostojewskim na czele, oni dotykali najciemniejszych stron człowieczeństwa. Tego, co w człowieku demoniczne, niebezpieczne, skrajne, tego, co jeżeli się tego odpowiednio nie opanuje, jesteśmy wściekłymi barbarzyńcami. Polecam kulturę rosyjską. Polecam. Oni zresztą sami byli tego świadomi. Filozofowie. Na przykład Berdiajew był taki bardzo wybitny i oświecony człowiek rosyjski, który zresztą żył na emigracji. Poza tym były elementy wspólne. No, romantyzm, Mickiewicz, prawda? Zwracam uwagę na taki fakt, bo to jest interesujące dla nas, bo to jest taka ciekawa analogia, że przecież, ciekawy przykład, że przecież Konrada Wallenroda napisał Mickiewicz na wygnaniu w Rosji. Konrada Wallenroda, a wydanie książkowe zadedykował carowi. Proszę sobie wyobrazić, ale chytry Żmudzin. Bardzo proszę. Więc kultura rosyjska, problem mesjanizmu. Mesjanizm, słowianofilstwo. Przecież nasi romantycy, mesjaniści są braćmi mesjanistów rosyjskich. A mesjanizm rosyjski do dziś funkcjonuje, chociaż bardzo się Rosja niosła wielką misję, kultura rosyjska, duch rosyjski, ruski duch. Niesie wielką, tak samo jak Mickiewicz z Towiańskim, że my tutaj, prawda, tylko że
że tam był Chrystus Pantokrator, prawda? Chrystus Władca Świata, a tutaj Chrystus Męczennik, Chrystus Umęczony, a tam był także Chrystus Ludowy, taki, który się przechadza po polach, trochę jak polski Jezus, jak taki. Ja tutaj mam w głowie to wszystko, ja na tym jestem wychowany poniekąd. To wtedy, wszystko to wtedy za Sowietów była nielegalna, kultura nielegalna rosyjska. Chciałem zwrócić uwagę, historia romantyków polskich, o tym zresztą pisano i o tej analogii. Towiański, prawda, nie wiadomo, czy był agent, czy nie był agent, prawda, moskiewski. Mickiewicza uważano, że ten Moskal, prawda, były takie, że on zmoskwiczony jest, bo napisał w okresie towianistycznym, napisał jakiś list do cara, oni pisali jako do szefa słowiańszczyzny, prawda, i liczyli na wspólną misję Rosji, jakby wspólną braterską misję Polski i Rosji. Była w tym także chyba, znaczy to było dosyć głębokie u polskich romantyków. W połączeniu z urazem, prawda, rosyjski kat, tak jak mamy w Dziadach. To jest pewnego typu kompleks, tak jak Rosjanie mają kompleks Polaków, Poliaciszki, prawda. Paliaciszki, to nie wiadomo tam, prawda. Tak, my mamy kompleks. Grotowski go miał. Ten kompleks polsko-rosyjski, z którego trzeba się wyzwolić. Ten Stanisławski i w ogóle proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia, jakby tu powiedzieć, kult Stanisławskiego, który miał Grotowski, ale w szkole teatralnej, a potem jak budowaliśmy teatr 13 rzędów i teatr laboratorium, to dużo mniej. To już nie Stanisławski. Ale był Meyerhold w porządku, bo męczennik reżimu. Wachtangow. Nie męczennik reżimu, ale źle widziany. Byłby prawdopodobnie męczennikiem, gdyby dożył. On wcześniej zmarł. Teraz jest taka moja hipoteza, tutaj gdzieś jest wzmianka o tym, że tak naprawdę najbardziej zbliżonym do Grotowskiego klasykiem teatru rosyjskiego jest Wachtangow, a nie Stanisławski. Dlaczego? Ponieważ jest to Wachtangow, to jest teatr wielkiego gestu, formy, roli skonstruowanej muzycznie, tanecznie. Z takimi elementami pośrednimi, bo na przykład kiedy oglądamy zdjęcie
Dybuka Wachtangowa, bo on się tym interesował. On był Ormianinem z pochodzenia. Zainteresował się Dybukiem i wystawił Dybuka Ańskiego. To jest, znamy tą historię, prawda? Ona należy właściwie do historii kultury polskiej w gruncie rzeczy. Żydowsko-polskiej. Był taki film wspaniały. Nie wiem, czy Państwo znają. Dybuk. Nie wiem, czy... Tak jest. Tak jest. To była tak zwana grupa wileńska. To byli uchodźcy właściwie z Sowietów. Grupa żydowskich, jidyszystowskich aktorów. I z nimi został nakręcony ten... Oni byli od Wachtangowa. Oni nie byli od Stanisławskiego, oni byli od Wachtangowa. I teraz jak oglądamy ten film i zjawisko opętania, a także całą muzykę tego filmu, sposób gry, tam byli wielcy aktorzy, to widać, że to jest podobne do partytur aktorskich Grotowskiego. Tak mi się wydaje. Mówię, Wachtangow. Zawsze byłem tego zdania. A mam takie wspomnienie, kiedy po raz pierwszy w klubie dziennikarza w Krakowie umówiliśmy się z Grotowskim, że ja mu zaproponował dyrekcję zamiast mnie teatru 13 rzędów w Opolu. On miał książkę, teczkę pełną książek i między innymi, czekając na mnie, wertował taką książkę Studia Wachtangowa, o studio Wachtangowa Zachawy, który był głównym aktorem. To był bardzo rzadki druk w Sowietach, chyba z lat 20. jeszcze, z lat 20. On to studiował. Chciałem to od niego pożyczyć. Dla mnie był to znak, że tak powiem, jeżeli wierzymy w znaki. Mnie Grotowski kojarzy się z Wachtangowem, jeśli chodzi o relacje, że tak powiem, mistrzowie rosyjscy, bo Meyerhold, aczkolwiek też w strukturach niebywale, jakby tu powiedzieć, nazywaliśmy to sztucznością, że to struktura taneczno-wokalna roli, bardzo syntetyczna, a także polifoniczna na różnych rejestrach, w gruncie rzeczy muzycznych. Metafizyka i sztuczność. Meyerhold był za bardzo, jakby tu powiedzieć, biomechanika była za bardzo racjonalistyczna. No, więc tutaj i przed teatrem rosyjskim, bo tutaj trzeba to powiedzieć, ja bardzo lubię to powiedzenie, nie ma w ogóle ucieczki, to znaczy dzisiaj jest, ale wtedy to po prostu żaden z wielkich reżyserów i reformatorów zachodnich, może poza Craigiem, nie był tak istotny dla światowego myślenia o teatrze.
A Brecht? Przy czym tam i Brecht, tak, dwaj. A tutaj cała ogromna plejada, włącznie z Zawadzkim, który był. Właśnie. Czyli przed Teatrem Rosyjskim w naszej generacji nie było ucieczki. Ja osobiście bardzo miałem za złe Grotowskiemu, że z tym Stanisławskim. Bo ja tego Stanisławskiego czytałem i znam w oryginale. To jest okropny grafoman. Pisał tysiące stron. Jego system nie został ukończony. Poza tym on był uważany za wielkiego geniusza narodu rosyjskiego, prawda? Znaczy, że tam wielcy geniusze narodu, bo był taki trend wtedy w Rosji, nacjonalistyczno-stalinowski, że Stanisławski to ten największy geniusz narodu rosyjskiego i wyraziciel duszy rosyjskiej. Wielkość i tak dalej. Znaczy było to bardzo nieprzyjemne. Ja to studiowałem w oryginale i wydawało mi się to za bardzo dydaktyczne takie. Tutaj miałem straszliwe myśli, że jak się artysta kończy, to się zajmuje pedagogiką i zajmuje się rozmyślaniem o metodzie aktorskiej. Kiedyś był to wielki artysta rosyjskiego teatru, a potem na starość, jak mu wyschło już, prawda, jak mu talent żywy wysychał, to się zajął metodą. I tu mam, pisząc właściwie i rozmyślając o Grotowskim i pisząc pewne teksty od lat z tego zakresu, to wydawało mi się, że zbyt daleko posunięte zawodostwo to jest zawodostwo, a nie twórczość. Nawiasem mówiąc, Stanisławski, bo to tak potem Grotowski niósł, że rzemiosło, artigianato, jak tam to jest, po włosku artigiano, prawda, po angielsku zaraz zapomnę. Craft, tak jest. Przecież twórczość, akt twórczy nie jest rzemiosłem. Akt twórczy jest odrzuceniem rzemiosła, czyli tego, co się wie dotychczas. Że jest to tylko pewnego rodzaju rusztowanie. Rusztowanie, które potem odpada. Także historia wielkiej reformy dowodzi, że wielcy twórcy najczęściej nie byli zawodowcami. Stanisławski był samoukiem. Oto był samouk. Lubicielski teatr. Teatr, on prowadził kółka amatorskie. I tak się sam uczył.
Brecht był literatem, a nie reżyserem. Był samoukiem w gruncie rzeczy. Był samoukiem. I za takiego go miano zresztą w tej epoce. O ile się nie mylę, to dopiero na starość uznano go za wielkiego mistrza. Teraz tak, Craig był plastykiem po prostu. Craig był plastykiem, nie był praktykiem teatru. Pan podpowiada kantora. Kantor, no właśnie, plastyk. Plastyk i polska reforma teatralna zawdzięcza przede wszystkim swoją siłę, zawdzięcza przede wszystkim plastykom. Józef Szajna. Wielki i zapomniany w cieniu kantora plastyk, scenograf i człowiek teatru. Eugenio Barba był stażystą i asystentem u Grotowskiego, ale on się sam zrobił. To są autodydakci. To jest bardzo ciekawe zjawisko i teraz tak, chciałem powiedzieć, że Grotowski, on znał te metody, studiował wszystko, ale przecież nie był mistrzem śpiewu. Znał śpiew klasyczny tylko. No, to, co w szkołach teatralnych się uczy, że trochę tam przy fortepianie, prawda, że ma być trochę rytmiki, prawda, rytmu i muzyki i trochę tam, nie wiem, nut. A Grotowski był twórcą znakomitych partytur wokalnych. Nie był reżyserem operowym, a nawet pogardzał operą. W szkole nie uczył się partytur teatralnych, takich jak uczył się z książek. Co prawda widzieliśmy pewne rzeczy. Widzieliśmy Brechta w roku 50, chyba drugim jeszcze przed, w Krakowie. Chyba Grotowski był już wtedy. Widziałem to. To było jedno z największych przeżyć artystycznych w moim życiu. Ja to pamiętam. Z młodą Weigiel. Fantastyczne. Teraz w ogóle wydawało mi się, bo że cała metoda, te wszystkie tam ferfrendux, efekty i to wszystko, że dialektyka, prawda, że gra aktora jest dialektyką i tak dalej, to nie miało wiele wspólnego z tym, co widziałem, bo to była po prostu poezja teatru. To nie było intelektualne, to nie było zimne, to było gorące, to było skojarzeniowe, to był teatralny poemat pomiędzy mówionym sztucznie, pomiędzy czymś, co przechodzi nagle w śpiew, pomiędzy tym, co jest zachowaniem normalnym, naturalistycznym, iluzjonistycznym, a nagle przechodzi w jakieś figuracje. Przecież to po prostu poezja teatru. Mam taką teorię, że
że w gruncie rzeczy te wszystkie tam marksizmy, że to marksizm i tam walka klas i to wszystko, że to w gruncie rzeczy była taka werbalna przesłona dla twórczych usiłowań Berliner Ensemble. Także ten Brecht. Poza tym, że on taki tak kochał lud, prawda, że to dla ludu ma być, czyli ma być proste i zrozumiałe, nie świadomość. A tak naprawdę była to stylizacja dla maluczkich. Nie wiem, czy to jest jasne. Mówić prawdy elementarne, maluczkim w pewnej estetycznej formie. To znaczy jest w tym element wyższości artysty nad tłumem. On poucza, niesie, jest pedagogiem. Ja bym powiedział, że jest w tym element perwersyjny ludomańskich i proletariackich skłonności wielkich reformatorów teatru. To, czego Grotowski chciał zawsze unikać. Zrobiliśmy parodię tego Misterium Buffo, o które pan tutaj wspomniał. Według Majakowskiego to był rok 60. Tak. Gdzie były aktorzy nosili takie tablice ja jestem Pobiedonosikow, ja jestem promotor, ja Francuz. Z takimi tarczami, czyli była to w gruncie rzeczy parodia metody Brechta. A tam trochę o co innego chodziło, bo jak rozmawialiśmy prywatnie z profesorem 2 dni temu w Krakowie, to on powiedział, że zrozumiał, jak ten spektakl był antyreżimowy, bo był straszliwie, niewiarygodnie reżim antyreżimowy. I jak on został puszczony? Bo nie rozumiano. Po drugie, mój artykuł w programie był taki, że to, prawda, wielki mistrz teatru, wielki poeta radziecki, prawda, to my się uczymy od radzieckich mniej więcej, jakoś tak. I że to poza tym krytyka biurokracji, poza tym przesunięcie tego w plan techniczno-estetyczny jako wielki wzór teatru, jako myślenie czysto teatralne w moim tekście. Także stał za tym mały Machiavel, mały Lewiatan, prawda, żeby ten spektakl mógł przejść. No, więc tutaj wiele takich rzeczy jest trudno może zrozumiałych dzisiaj także i no, dla młodych pokoleń to wyszczęśliwie, bo ja myślę, że totalitaryzm, epoka totalitaryzmu w Europie wydała wielkich artystów, ogromnych, tutaj cała właściwie plejada. To albo gdzieś tam jakiś totalitaryzm nazistowski w napięciu, prawda? Ja nie mówię, bo sztuka nazistowska była okropna, taka jak sztuka radziecka, stalinowska. Tylko pewnego typu napięcia, te wszystkie Jungery, prawda? Brecht.
niby komunista, w gruncie rzeczy niby, Picasso. Nie będę tutaj, bo właściwie kogokolwiek dotkniemy z tych wielkich artystów, to rodził się w świecie bądź zagrożonym, bądź realnie totalitarnym. To jest dla mnie zagadka, bo to daje jakieś straszliwe napięcia fundamentalne, straszliwe po prostu. Można by tu mówić o pozytywnych stronach ucisku. Tutaj chyba gdzieś gnostycy, byłoby to gnostyckie. Gnostyckie. Straszliwy demiurg, który sprzyja procesom twórczym. Ale jeśli pan pozwoli, to w tym momencie się zatrzymajmy, bo jesteśmy w ryzykownym punkcie. I ja spytam, czy ktoś z państwa chciałby się do tej rozmowy włączyć? Czy macie państwo potrzebę, ochotę zadawania pytań, komentarzy? Bardzo proszę, żeby nie było tak, że to jest dialog tylko między nami. Żebyś go nie... Już... Ja mam pytanie, które wchodzi z powrotem do pierwszej części naszego spotkania. I troszkę jestem zażenowana, że opuszczam ten ton, który teraz wprowadziłeś. Chciałam wrócić do Apokalipsis cum figuris i do poprzedzających spektakli. Kiedy, jak wiesz, napisałam książkę, która jest opisem spektaklu bardzo szczegółowym. Ciekawa książka i bardzo istotna jako dokument tego przedstawienia. I najbardziej kompletna. Dziękuję bardzo. No, bardzo mi miło. Ale moje pytanie dotyczy takiej kwestii. Kiedy pisałam tę książkę, mając wówczas lat 24, to przyszło mi na myśl, że najważniejszą sprawą dla Jerzego Grotowskiego w kolejnych spektaklach jest poszukiwanie Boga. Tak. Że on coraz dalej i mocniej z tym Bogiem się mierzy i do niego się zbliża. I w końcu przy Apokalipsis cum figuris dochodzi do ściany. Ostatnie słowa Apokalipsis cum figuris brzmiały: idź i nie wracaj więcej. I nie przychodź więcej. No była taka wersja. Przychodź больше не приходи в оригинале. Przepraszam, po rosyjsku. No, Dostojewski, oczywiście. Z wielkiego inkwizytora. Oczywiście. Ale to było symptomatyczne, że to był ten... I teraz miałam taki problem, ponieważ opierałam się na spektaklu, który się zmieniał w czasie kilku lat, które były eksploatowane. W którym momencie się zatrzymać w tym opisie? I otóż był taki moment, kiedy aktorzy... Nie było tych słów na końcu. Nie było tych słów, one zniknęły. Od któregoś momentu, już nie pamiętam, to Jachołkowski chyba mówił, przestał to mówić. I ja mam, dalej mnie nurtuje to pytanie, czy to było wówczas, kiedy już Jerzy Grotowski przestał właściwie interesować się Apokalipsis jako spektaklem i pozwalał aktorom iść swoim głosem. Czy też to było z jego inspiracji? Ale konkretnie co? To ostatnie słowo, to ostatnie zdanie, aha, idź i nie przychodź więcej, które w którymś... To było... Ono zniknęło.
I teraz, czy ono zniknęło, bo Grotowski tak chciał? Czy ono zniknęło, ponieważ Grotowskiemu już nie zależało na tych zmianach i zmiany zrobili sami aktorzy? Małgosiu, czy ty widziałaś to wiele razy, że było bez tego? Tak, tak, później już było bez tego. Który to był rok? A to musiał być, nie wiem, 77, 6. 60. Nie, 70. A, nie, no nie, tak, to już no było tak, czyli, w okresie tak, tak, parateatru. No, czyli tu, teraz tu jest jasne. Wtedy Apokalipsis cum figuris to był test dla uczestników. Przyszłych spotkań parateatralnych. To znaczy przychodź. Nie mówi się nie przychodź więcej, bo to jest coś, co zostaje otwarte i poszło to w stronę, cały spektakl poszedł w stronę mniej okrutną. Początkowo był strasznie okrutny, a tutaj poszedł w stronę bardziej miękką, miękką. Należałem do ekipy tych testorów, że tak powiem, i obserwowaliśmy widzów, jak reagują na spektakl i w zależności od, bo było bardzo dużo zgłoszeń do tych doświadczeń parateatralnych. Więc to było to świadome. Nie pamiętam dokładnie, ale sądząc z dat, to było to całkowicie świadome. To miało być z jakiejś okropnej, okrutnej apokalipsy. To się przekształcało w rodzaj bardzo ludzkiej, naiwnej, szczerej. Był początkowo w tym element parodii, element, jakby to powiedzieć. Ci ludzie byli nieprzyjemni, mówiąc w takim... A tutaj, jak się ich oglądało, to było współczucie, prawda? To co, dalej, czy kończymy? Zapytam państwa. Bo ja jestem gotów. Jeszcze są pytania. Chciałem zapytać, bo mówił pan o źródłach jakby techniki Grotowskiego, a mnie interesują dwa spektakle, które są jakby trochę pomijane z przełomu lat 50. i 60., podpisywane jako faktomontaże. Przepraszam, ja trochę... Pytanie jest o faktom, pytanie jest o estrady poetyckiej. Tak, i chciałem zapytać, skąd się wzięła ta... Estrady poetyckiej. A, tak. Skąd się wzięła ta formuła i jak to wyglądało, bo w bazach naszych danych jest podpisane, że Grotowski robił montaż filmów dokumentalnych i reżyserię. Chciałem się zapytać, skąd się wzięła ta formuła i dlaczego została użyta i dlaczego zarzucona? Estrady publicystyczne. Publicystyczne. A tak, to ponieważ nie bardzo było wiadomo władzom. Przepraszam, 30? No to jest jakiś chyba 60 rok, 59, 60. Coś takiego. No, Trzeba było, że tak powiem, aktualnie uzasadnić nasze istnienie. Że my tutaj, wiecie, jesteśmy zaangażowani, że my tu robimy takie dziwne rzeczy, ale to dla fachowców, prawda, od teatru, ale jednocześnie to my tutaj zaangażowani politycznie. I było kilka tych estrad. Te, które robił Grotowski osobiście,
Gliniane gołębie, turyści chyba. Dotyczyły nazizmu, Oświęcimia. Dwie takie były, początkowe. To jest interesujące zjawisko, jak patrzę na to, bo tak, bo my na ziemiach odzyskanych, czyli jeżeli mówimy o zbrodniach hitlerowskich, to jesteśmy tutaj antyniemieccy, jesteśmy tutaj w tym Opolu, prawda, u siebie. I trzeba to podkreślić, bo była ta polityka także antyniemiecka. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że przecież potem powstał Akropolis. I że to nie były, że te dwie estrady publicystyczne nie były niezgodne z prawdą. Po prostu. Po prostu. A do tego jeszcze pracując nad tym wchodziły w grę tutaj pamiętniki Hessa, jakieś wypowiedzi hitlerowców i wychodziło jakieś straszliwe pandemonium hitleryzmu, ale i pośrednio także czego innego. Tak, było potem jeszcze kilka. Tutaj muszę powiedzieć taką rzecz, że Grotowski osobiście unikał tego jak mógł. Były inne, to dawał do roboty komu innemu. Ja chciałem tylko jeszcze zapytać, jak to... To może nieładne, ale on chciał zachować maksimum higieny psychicznej i moralnej w warunkach, kiedy trzeba było zrobić coś takiego, co zadawalało naszego mecenasa, który dawał pieniądze na Teatr 13 Rzędów i na Teatr Laboratorium. I były to porządki całkowicie odrębne. Mieliśmy taką, jakby tu powiedzieć, teorię, to chyba jest, że są dwa porządki. Jest porządek nadprzyrodzony i porządek przyrodzony. Porządek nadprzyrodzony to jest wierność sobie i robienie sztuki i pełnienie niejako misji artystycznej bezkompromisowo i bez żadnego zbrukania. Natomiast porządek, to jest porządek, to idzie z tomizmu, to zabawne, bo są dwa porządki, jest porządek doczesny i porządek wieczny. Tak to jest u świętego Tomasza. Tutaj można, nawet święty Tomasz służył pewnym sprawą. Ja myślę, że to nie bez kozery, że przecież tomizm w Polsce był bardzo wtedy popularny i służył misji Kościoła. Jest porządek wieczny, jest porządek doczesny. I trzeba, aby to było jasne. Tych rzeczy się ze sobą nie miesza, nie konfunduje ze sobą.
To jest, co jest czymś niezmiernie trudnym, ponieważ dotyka to spraw bardzo delikatnych. Ale udało się Grotowskiemu zespołowi i nam wszystkim zrobić kilka przedstawień. Które są całkowicie czyste. One są czyste. Tam nie ma nic. One mogą mieć różnego rodzaju wady, nie wiem, jakieś obsesje, coś takiego, ale one są czyste w znaczeniu, że nie służą reżimowi. Że są higieniczne z punktu widzenia psychologii twórczej. Proszę Państwa, spojrzałem na zegarek i zorientowałem się, że prawie 2 godziny już rozmawiamy. Myślę, że zróbmy tak. Wszystkie pozostałe pytania, komentarze, uwagi macie Państwo szansę skierować do autora bezpośrednio teraz, jeżeli macie na to ochotę. A oprócz tego oczywiście zapraszamy Państwa do lektury tej książki, w której na większość pytań, które mogły się Wam po drodze pojawić, odpowiedzi tam znajdziecie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu Ludwikowi Flaszynowi za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Jest to dla mnie jakaś taka przedziwne, jakby tu powiedzieć, patrzę ze zdumieniem, bo ja jestem jednym z nielicznych już żyjących ojców założycieli. Istnieje jeszcze matka założycielka, Rena Mirecka, która jest przy życiu. Poza tym innych już nie ma. Kiedy proponowałem w maju 1959 roku Grotowskiemu objęcie dyrekcji tego teatru, a ja, że będę jego współpracownikiem, ja nie wiedziałem, że to będzie tak długo trwało, że to wejdzie do historii i że nawet ja wejdę do historii teatru, co prawda w przypisach, oby jak najliczniejszych. Dziękuję Państwu.